Siemanko, ostatnimi czasy zauważyliście, że nagrywałem jedynie o Wiedźminie. Dziś pora zająć się moim kolejnym ulubionym uniwersum, jakim jest Fallout. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Sami wiecie, że Fallout New Vegas bywa nudny, szczególnie jak przechodzicie go po raz trzeci. W tym filmie pokażę Wam, jak przywrócić naszemu Falloutowi powiew świeżości. Zacznijmy od moda, którym żaden fan Fallouta nie pogardzi, czyli Sprint Mod. Cóż mogę dodać, chodzenie po pustkowiach bądź powolne bieganie jest dość nużące, więc na pomoc przychodzi Wam ten oto mod. Bardzo go polecam, a także zalecam zainstalować go na samym wstępie, nawet jeśli wcześniej nie graliście w Fallout New Vegas. Fallout New Vegas Uncut. Ten mod dodaje treści wycięte z gry, jak sama nazwa wskazuje, zadania i ogółem rzeczy, które zostały wcześniej usunięte przed premierą gry. Rzeczy, które są tutaj dodane, są dość niewyobrażalnie ogromne. New Vegas Bounties. Mod absolutnie cud, miód i orzeszki. Pozwala nam się wcielić łowców nagród. Nie tych łowców nagród. Jak sama nazwa wskazuje, to mod o tropieniu przestępców. Możemy zabić cel albo przyprowadzić go żywego, by otrzymać dużo lepszą nagrodę. Mod czwarty. Fallout Character Overhaul. Jak sama nazwa wskazuje, Fallout Character Overhaul poprawia wygląd NPC, a także zmienia tekstury, które mają o wiele wyższą rozdzielczość. A World of Pain. Jeśli świat gry Was nudzi, uważacie, że nie ma lokacji do zwiedzenia, które byłyby satysfakcjonujące, no to cóż, nie mogliście trafić w lepsze miejsce. A World of Pain to modyfikacja dodająca niecałe 170 nowych lokacji do zwiedzenia, a także nowych przeciwników, jak i broni. Fallout New California. Po prostu nie mogłem nie wspomnieć o tym modzie. Jest to wręcz kratka dla fanów Fallouta trójki, jak i New Vegas. Można rzec, że to nie jest mod, ale według innych portali czy stron zupełnie nowa gra zbudowana przy użyciu silnika i zasobów New Vegas. Występuje jako prequel do New Vegas i jest po wydarzeniach z dwóch pierwszych gier Fallout. Ach, jako przerywnik chcę dodać, że Fallout Mod Manager jest Wam potrzebny. Możecie go pobrać tak jak te mody z linku w opisie. Większość modów potrzebuje tego programu. I ostatni mod, Tamer Sweepon Megapack. Ten mod jest kolejnym modem serii Must Have, dodające szereg nowych pistoletów, a także broni palnej. No i to by było na tyle w krótkiej prezentacji modów. W opisie znajdziecie do nich link, a jak będzie trzeba, to nagram kolejną część lub poradnik, jak takowe mody zainstalować. Żegnam Was, do zobaczenia i cześć! Aha, tak jak już mówiłem, nie wykluczam tego, że będą nowe mody i nowe części, ponieważ modów do Fallouta jest znacznie, znacznie więcej.